Crowdfunding to coraz bardziej popularna forma zdobywania środków przez organizacje pozarządowe na swoje działania. Dużą zaletą crowdfundingu jest to, że można zbierać środki zarówno na małe projekty lub pojedyncze działania, ale można też zaprojektować stałe wsparcie społecznościowe w dużej skali. Problemem jednak jest to, że w polskim prawie nie ma precyzyjnych przepisów dotyczących crowdfundingu i pod tą nazwą mogą się kryć bardzo różne sposoby i warunki zbierania środków. W sposób szczególny ten problem staje się ważny, gdy dochodzi do sporów czy wzajemnych pretensji między stronami. Dlatego też tak ważne znaczenie mają regulaminy platform internetowych, crowdfundingowych. To w nich są umieszczone między innymi zasady i warunki zbierania środków, prawa i obowiązki stron, Konsekwencje naruszeń warunków zbierania środków, czy też sposoby rozwiązywania problemów powstałych w trakcie zbiórki. Regulaminy jednak niekiedy istotnie się od siebie różnią i to, co było standardem i dopuszczalne u jednego operatora platformy crowdfundingowej, nie będzie już możliwe u innego operatora, lub będzie wyglądało zupełnie inaczej. Warto zatem poświęcić trochę czasu przejrzeć regulaminy kilku platform crowdfundingowych i odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Jakie to mogą być w szczególności pytania? Po pierwsze, jakie są obowiązki platformy wobec zbierających środki? Czego możemy oczekiwać? O co trzeba dodatkowo poprosić lub zapłacić? Po drugie, jakie są obowiązki zbierającego środki? Czego powinniśmy dopilnować? Jakich obowiązków? Jakie są konsekwencje uchybienia obowiązkom przez strony? Dalej, jak wygląda kwestia rozliczeń i płatności, terminy? Czy możliwe są płatności częściowe, wcześniejsze wypłaty? Kolejna sprawa, czy, ile i jak zarabia platforma? Czyli jak dużo z tego, co zbierzemy na nasz projekt, trafia do podmiotu obsługującego platformę. Kolejny punkt. Co się dzieje w sytuacji, gdy nie zostanie zebrana odpowiednia kwota? Wreszcie, co się dzieje z nadwyżką zebranej kwoty? Następne pytanie. Czy jest konieczność świadczeń wzajemnych, nagród udzielanych przez zbierającego? Czy mam pomysł na takie nagrody? Czy jest możliwość korekty sposobu realizacji projektu, na który zebrało się środki? Być może ta wyliczanka nie brzmi zachęcająco, ale warto sobie te pytania zadać, porównać propozycje kilku platform crowdfundingowych i dokonać racjonalnego wyboru. Oszczędza się dzięki temu nerwów i problemów w późniejszym czasie, gdy coś idzie nie po naszej myśli, na przykład zbieramy mniej niż planowaliśmy, chcemy skorygować przeznaczenie środków, czy też na przykład dokonać częściowej wcześniejszej wypłaty. W każdym razie bardzo zachęcamy.